Buka Nif. Cóż ja widzę, piękna piratka Nif, ale uzbrojona i gotowa, aby zgarnąć twój skarb. No nie zabieraj mi tych sługusów! Zbieram kumulację do diaska! Rozumiesz? Halo! W zabawnym wstępie przejdźmy do rzeczy, czyli chciałbym się wypowiedzieć na temat polskiej wersji Smite'a, czyli co o niej sądzę. Tak, więc za mną jest moja piękna dziurawa ściana. Mam nadzieję, przepraszam od razu za mój głos, ale jestem troszkę przeziębiony. Zaotwiłem się w niedzielę, także zaczynajmy. Tutaj mam karteczkę taką. Przygotowałem sobie, żeby sobie nie zapomnieć o wszystkich ważnych rzeczach, także zaczynamy. Pierwszą rzeczą, którą bym chciał wspomnieć, spropsować, to czcionka. A mianowicie czcionka w tej wersji językowej Smite'a jest zajebista. Tak bardzo mi się podoba ta czcionka, że powiem wam, to jest rzecz, która trzyma mnie przy tym, aby zostać przy tej wersji już na zawsze i w niej grać. Naprawdę. Ta czcionka jest ładna, jest przejrzysta, tak się bardzo rzuca w oczy, jest bardzo przyjemna dla oka, naprawdę. Jest bardzo widoczna. To jest naprawdę jej bardzo duży plus, że bardzo widoczna. Jeśli nas targetuje tower, od razu to widzimy i możemy od razu zareagować, na przykład wyjść spod tego towera, albo no jakaś inna reakcja, nie wiem, co wy tam macie, jakie reakcje, jakie odruchy, kiedy widzicie, że was tower bije, nie? Naprawdę ta czcionka jest świetna, bardzo mi się podoba. Także, jak powiedziałem, jest to element, który trzyma mnie przy tym, aby zostać przy tej czcionce, ale jeszcze nie wiem, czy przy niej zostanę. Także, no to są jeszcze testy, nie? Tak naprawdę to jeszcze mają bardzo dużo niedociągnięć, mają jeszcze bardzo dużo literówek, bardzo dużo słów, które muszą dopracować. Druga rzecz, którą, i w sumie ostatnia, to jest taki króciutki materiał, to na pewno ta wersja językowa to jest ukłon w stronę nowych graczy, albo ukłon w stronę graczy, którzy nie potrafią zbyt angielskiego, czyli graczy, którzy nowych, którzy nie potrafią za bardzo przetłumaczyć sobie pasywek, albo pasywek itemów, albo skilli, czyli na przykład zawieszam się, tracę wątek, nie wiem czemu, ale ja tak zawsze mam. O czym ja to gadam? Jest to ukłon w stronę nowych graczy lub też graczy, którzy grają w tą grę lub nie potrafią zbyt angielskiego, czyli na przykład gracz chciałby grać w Smite'a, a nie potrafi sobie przetłumaczyć właściwości itemów lub skilli, który dany bóg ma, przy czym nie umie za bardzo wykorzystać maksymalnego potencjału tej postaci lub też itemu, który daje tam jakąś możliwość, prawda? Na przykład możemy danym itemem skontrować jakąś postać albo skontrować... No wiecie, jak to jest w Smite, nie? Różne rzeczy się dzieją, także to myślę by było na tyle. Dzięki wszystkim za obejrzenie materiału. Chciałem przypomnieć tylko, że jutro jest turniej. Jutro, czyli piątek, 19 grudzień 2014, o godzinie, jeszcze nie wiem o której godzinie, w godzinach wieczornych, odbędzie się turniej 3v3 organizowany przez Smite Polska. Turniej wspierany przez Hi-Rez. Będę komentował ja i Morikan. Także zapraszam wszystkich. Link macie w opisie. Rejestrujcie się. Stream będzie... co ja gadam? Turniej będzie streamowany na moim kanale na Twitchu. Także zapraszam wszystkich do followowania. Także myślę, że będzie fajnie. Także trzymajcie się. Do zobaczenia. Hoplej!